internecie pojawia się wiele fake newsów na temat koronawirusa, na temat ugrupowań antyszczepionkowych, przede wszystkim mające na celu ośmieszyć tych, którzy sprzeciwiają się obecnej polityce covidowej. Jak nasi widzowie mogą rozpoznać fake newsy pojawiające się w sieci? Nie mam pojęcia. Trzeba studiować medycynę, starą medycynę, opartą o dowody. Trzeba mieć zaufanie do kogoś, kto wydaje się, że jest godny zaufania. Jeżeli ktoś się plącze nieustannie w swojej wypowiedzi, potyka o własne nogi, od samego początku są tacy, to się nazywa spin doctors, czyli nakręcacze, i są tacy, którzy są, no powiedzmy, naganiaczami, czyli shills po angielsku, do szczepień. Z dobrych informacji jest to, że kolejni naukowcy, łącznie z panem profesorem Markiem Drągiem z Politechniki Wrocławskiej, są na tropach, czy też na początku drogi do opracowania rozmaitych narzędzi terapeutycznych. Do nich mogą należeć i szczepionki. Jeżeli ktoś od samego początku uczestniczy w tym wszystkim i jest, się kompromituje po prostu wypowiedziami, raz mówi, że są dwa objawy, raz mówi, że nie ma żadnych objawów różnicujących grypę od COVID, a raz mówi, że może być bezobjawowy COVID. No. Dalej, to może uszkadzać niestety płodność młodych mężczyzn, którzy przejdą nawet bezobjawowo. A ktoś się cieszył, że jest 80% przypadków bezobjawowych. No to jest źle, że jest 80% bezobjawowych, bo nie możemy ustalić źródła zakażenia. To ktoś, kto sobie, wyobraźmy sobie, ma noworodka i to już może liczyć się z tym, że ten noworodek ma COVID, bo nie ma objawów, tylko ssie mleko i brudzi pieluchy. No i bezobjawowy COVID. Tak samo przez całe życie potem to się ciągnie, ten bezobjawowy COVID. Jeżeli ktoś takie wypowiedzi puszcza w eter i to za pieniądze publiczne, za nasz abonament telewizyjny, do diabła przecież płacimy za to, co słyszymy, no to ten człowiek się kompromituje od zera jeszcze, albo każą się maskować, odcinając człowiekowi wymianę gazową. A więc te wszystkie elementy się wiążą z jedną sprawą, mianowicie polityką kija i marchewki. Od przyszłego czwartku będzie obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej. To pozwala ochronić nie nas, ale innych przed nami. Nie musi to być maseczka, mogą być do tego używane takie przedmioty jak chustka czy szalik, zapowiedział minister Szumowski. Dobra decyzja, dobre rozwiązanie. Bardzo. Od 2 miesięcy o to zabiegam. No. Rządowa ta kwarantanna, wielka narodowa kwarantanna, czy to są efekty? Czy byśmy mieli więcej zarażeń, gdyby tego wszystkiego nie było? Zdecydowanie mielibyśmy więcej, jest skuteczna, trzeba tylko ją docisnąć. Antyfoliarz jest ibertrolem. Myślę, że to jest nie do zbanowania. YouTube'owy kanał o nazwie Antyfoliarz. Widziałeś, Antyfoliarz po prostu zamknij japę. Antyfoliarz jest ibertrolem.